Witam wszystkich. Dzisiejszy filmik będzie nagrany specjalnie dla pań. Ostatnimi czasy mam dużo zapytań odnośnie jak zacząć dietę, od czego zacząć itd., itd. I teraz tak, większość kobiet popełnia ten sam błąd, czyli nie jem, odchudzam się. Jest to generalnie jest to jakiś stereotyp, który po prostu nie działa. Tak się tego nie robi. Jeżeli moje panie nie będzie się jadły, to nie ma opcji, żeby chudnąć, bo organizm wtedy będzie magazynował. Co w takim wypadku trzeba zrobić? No przede wszystkim trzeba zacząć od zbilansowanych posiłków, żeby tych posiłków było 3-4 w ciągu dnia. Śniadanie, lunch, obiad i kolacja, to już będzie super, naprawdę. Wtedy tak, jeżeli na przykład nie dajemy rady zjeść 4, czyli na przykład dajemy rady zjeść śniadanie, obiad i kolacja, dajemy 2 zamienniki posiłków w postaci białka, na przykład koncentrat białka lub blend jakiś białka serwatkowego w zupełności wystarczy. Tak, aby pula tych posiłków wychodziła 5 lub 6. 6 było idealnie, 5 będzie fajnie. Czyli białko jest traktowane jako zamiennik posiłków i tak żołądek to odbiera i tak odbiera to organizm. Dalej, żeby był dobry efekt, no większość pań ma też problem toaletowy generalnie, wtedy dodajemy sobie błonnik jabłkowy. Ja go potocznie nazywam cement, bo smakuje jak cement, ale działa. Jest naprawdę skuteczny, jedyny działający na rynku. Także bardzo polecam. I wtedy błonnik sobie dodajemy razem do białka, żeby wchłanialność tego białka była troszkę dłuższa. Do tego dodajemy jeszcze zestaw witamin i minerałów dla kobiet. Ja polecam taki zestaw z tego względu, że jest wzbogacony o kwas hialuronowy oraz ma wystarczającą zawartość chromu, że nie trzeba już tego chromu oddzielnie przyjmować. I w takim wypadku te parcie na słodkie u kobiet popołudniami będzie dużo, dużo mniejsze. Także naprawdę polecam taki zestaw. Jest to zestaw 3 suplementów, no, kosztuje parę groszy, a naprawdę jest skuteczny. I od tego trzeba zacząć, nie od zapisywania się na siłownię i nie od 2 posiłków dziennie. Jeżeli nie będziecie trzymały diety, może inaczej posiłków, taki healthy lifestyle, to nie ma opcji o tym, że będziecie trenować 5-6 razy w tygodniu i będziecie chudły. Nie ma takiej po prostu możliwości fizycznej. Także 3 produkty i to jest w zupełności wystarczające. Później z czasem zapisać się na siłownię, 3-4 treningi cardio i później dopiero idziemy na wolne ciężary lub zapisujemy się na klasy. W takiej kolejności. Dzięki wielkie, na razie.